Jo, siemano, z tej strony Elgacik. No i dzisiaj jest ze mną Franek, ale on nie pokazuje swojej twarzy. Jak zwykle. No jak zwykle. Ale kiedyś pokażemy, dlatego wszystko wiecie. Nie obracaj kamerę. Dobra, nie obracam. Dobrze. No i zostawcie mi 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem i komentarz. Zaznaczcie dzwoneczkiem. No i powiem wam, co będziemy dzisiaj robić. Oczywiście, że będziemy robić dzisiaj pranka mojemu koledze Tymonowi Hryniowi. Nagrałem to kiedyś, ale no z nim nagrałem jakiś filmik, ale trwał bardzo krótko, więc był bardzo nubski. Ale to był mój pierwszy filmik, który nagrałem. No i dzisiaj będziemy tego pranka robić. Powiem wam, jakiego pranka, ale tu w Minecraft. Więc widzimy się za chwilę w Minecraft. Siemano, widzimy się w Minecraft, jak widzicie. Czekajcie, muszę ustawić kamerkę. Dobrze, jesteśmy u babci Marysi. Nagrywamy, ale tutaj... Przeniosłem konsolę. Tak, przeniosłem konsolę. No i nie mam powodu się wytrzymać, przekonam. Tak, jak widzicie, zrobiłem boisko. No i trochę już zacząłem mój szczyć domek, więc przygotujemy się troszkę na survival. A ja mu przeniosłam rzeczy. On miał tam porządek, a ja mu wszystko. Tak, ludzie, przygotujemy się, pójdziemy na survival, no i będziemy mu zaczynać niszczyć. Więc możecie zobaczyć, jak przechodzimy na survival. Franek, przygotuj się. Czekaj. Ty jemce do willi prezydenta idź, bo żeby wziąć swoje rzeczy. O. Jezu, gdzie ja wylądowałem? O. Dobra. Tak, to chcę. Okej, biorę swoje rzeczy. Dobra. Kilof na pewno. Siekierę. No i tyle. Może. No tyle. To dobra. Ja wezmę jakieś, wezmę kilo wszelkiego, miecz, łopatę. A po co miecz? No żeby się bronić przed mobami. Zapalniczkę, bo jego dom jest drewniany. No dobra. Ale ty nie wiesz, bo każdy musi mieć inne rzeczy, a to już wiesz. Ja też chcę wezmę miecz, dobra? Dobrze, ale zapalniczkę. A łopatę po co? No, aby przekopać, jak chcesz mi coś. A mogę wziąć łopatę? Dobra, biorę. Powiedzmy to, co? Dobra. To, fejkową skrzynkę. Ej, a jak on będzie u mnie, to dam mu prezent, ale fejkowi, że będziemy na survivalu, no i ten. Ty mu tego pranka zrobisz, dobra? Tak. Widzowie, będziemy też kolejnego pranka robić, będziemy nagrywać z tym. I to wie, pewnie już wiedzą, po co mi wagoniki z TNT. A, widzicie? Ludzie, będziemy też robić filmik z Tymonem. Nie no, wiem kiedy. Pokazywałem sobie wszystko. Jak do mnie, Tymek do mnie przyjdzie, to będziemy z nim robić filmik. No i Franek dzisiaj przygotuje jakiegoś pranka na niego, że skrzynką fejkową tam będą, tam nic nie będzie, no i ten. Nie, ja mu coś tam wsadzę, tylko myślę co. Co tam wsadzisz? Diamenty! Jedynego diaksa. Nie, dirt. Całą skrzynkę dirta. A w jednym rogu będzie jeden diament i drewniana łopata. Oj, zróbmy challenge, może byś wygrał skrzynkę, która będzie dobra, która będzie zła. No dobrze, ale to już potem. To ja mam to, co? Dobrze, jeszcze... ja mam tylko takie rzeczy. Tak, drewna. No to na razie tyle, jak coś to znów wejdziemy do kreatyw. Tak, możesz walczyć. To jest jego dom? Tak, to jego dom. Czekaj. Czekaj, jeszcze jedno łóżko. Jakby coś. No, bo my musimy też spać. No właśnie. A ja sobie po prostu wezmę miksturę.
Dobra, tylko postawię tą miksturę o tu. O, to ja już będę mieć od razu na parzankę ze szkieletem. Dobra, to ja zrobię. Czy ja wziąłem dwie zapalniczki? Nie wiem. Ja biorę, idę do jego domu. Jezu. Okej, okay, nikt nie zauważy za to. No bo to jest miejsce VIP dla na rodziny kogoś. No to postawiam już zapalniczki. To jest jego pies, zabijemy go czy co? Wiesz co? Powiem to widzom. Widzowie, wiecie przecież, nie wiecie tego, ale powiem wam to wprost. Kiedyś zabiłam jego kota i spełniłem tego samego. No. Nie mówcie tego mu. Proszę was. Bo oni, ale oni nie wiedzą kto to. No właśnie. Bo nie wiedzą gdzie mieszka. Ale mogę powiedzieć gdzie mieszka, spoko. Mieszka na ulicy Kiełbasowej. On żartuje, ale tak naprawdę wam nie powiem, czy ten... Patrz, Franek, patrz. Ale ty wie, włączmy survival. Dobra, jedę na górę. Wiesz czemu? Czemu? Dobra, dobrze, to włączamy to survival. Tak, tylko nie, jeszcze nie. Czekaj, jeszcze nie. Już? A, już. Dobra, to ludzie, my włączamy survival, widzicie, tak się wyłączał to, no i... Wiedzą przecież. Dobra, hop. Albo sobie założę skina elegancik. Jezu. Wiem, że to potrwa długo, ale... No właśnie, ale i tak się nie uda. I tak się nie uda. Po prostu nie wytrzymuję. Co? Bo to jest Brawl Stars. Nie, Czekaj, bo ja... Ale weźłeś na inne konto. Albo czy ty nie zapisałeś? Zapisałem! No to weszłeś na inne konto w takim razie. To weszłam na inne konto, to... Ludzie, zastępujemy odcinek i wam powiemy, czy wyszliśmy na inne konto, czy usunąłem. To... Jak usunął to... To zapauzuję odcinek. Ludzie, włączamy Minecrafta. Patrzcie, włącza nam się. Jak widzicie, czekaj. No widzicie. Ale nie wiem, czy się włączy. O, włącza się. To ludzie, jakbyście chcieli i podłączyć się do mnie, to chodźcie do mnie, mam dwa pady i do Franka, to kupcie sobie trzeciego. No i spoko byście mogli się pograć, ale pojedynczo, no, powiem wam, jaka ulica moja. Moja ulica to Mickiewicza 95 przez 3. Jak jakiś złodziej to ogląda i to czekaj, to ludzie... 90 przez 3 i numer 996? Nie, 95 przez 3, no i czekajcie ludzie, ja pokazuję wam, no i się zapisał. Na szczęście, no i patrzcie, takie mam mapy. Mamy. No i ten, nie wiem czy dobrze ustawiłam tą kamerę. Chyba dobrze. Dobrze, widzę, że dobrze, dobra. Włączymy to. Franek, powiedz mi, czy są potwory. Są potwory? Dobra. Dobra, są potwory ludzie, no i ten. Włączamy mapkę. Ja se jem. O nie, przepływam, że nie. Ja od razu piję miksturę. Czemu jak ja się dołączyłem miałem 0 HP? Nie wiem, ja mam od razu miksturę, no i ja już mu zaczynam niszczyć w domu.
Nie, musimy tak zrobić, aby jak wejdzie do domu, to wtedy postawimy tam jakieś pułapki najpierw. A potem jak to zobaczy, to w innym odcinku może rozwalimy. Może teraz, bo ja powiedziałam dzieciom, że ten. Ale musimy to zrobić z ukrycia, że wchodzi normalnie do swojego domku. No. I jeszcze mniej niszczy na razie. No. Bo ja wiesz co chcę zrobić? Że on... Ty możesz po prostu mu ten... Zmień skina, bo ten wiesz. O! Kozią brudkę. A ja mam tego zapisanego. Wyglądam o, tego. No teraz. Teraz jak Crime Boss z Roblox. Dobra. Masz wiesz półpłytki? Dobra. Ja już wiem jakiego pranka na niego zrobić. Ale nie! No to ty się zajmuj swoimi. Każdy się swoimi zajmuje. Zabijamy najpierw mu psa. Nie, na razie psem. No to potem zabijesz mu psa. Dobra. A możemy razem zaplanować pranka? Dobrze, czyli... Bo ja mam pranka, patrz, tu będzie płytka, a pod nią będzie... A tutaj...